Szanowni Państwo, teraz będzie druga część do tego filmu, który był nagrany również i dzisiaj, a to ta część dotyczy suwerenów i prawdziwych Polaków. Proszę Państwa, są olbrzymie, kolosalne wydatki w tej chwili. I będą jeszcze większe. Tak, będą jeszcze większe. I dlatego gorący apel do narodu polskiego o wsparcie finansowe. I niech każdy Polak chociaż 30 zł wpłaci, czy 10 zł. To są pieniądze. Te pieniądze nie idą na jedzenie. Te pieniądze idą w inwestycje, a które są kolosalnie drogie. Nie mówię o kwotach, bo po co? Pewno, że dostaniemy to, co mamy dostać, bo to się nam należy. Trzecia RP nie dostanie nic. Stąd ta wielka nienawiść do mnie. Ale tak mówi litera prawa, a ja nie złamię konstytucji kwietniowej z 1935 roku, 23 kwietnia. Bo byłbym tyle samo wart, co ci, którzy dzisiaj was likwidują i wami rządzą, sterują. Musicie to wiedzieć. To nie jest tak, proszę państwa. Jakby się komuś wydawało, że wszystko jest za darmo. Nie. To gigantyczne kwoty są. Wy nawet nie macie pojęcia, ile kancelaria amerykańska, kancelarie właściwie amerykańskie biorą pieniędzy od spraw, które zakładamy. Tak, zakładamy w Szwajcarii. Bo chcemy to unormować, tym bardziej, że tylko ja mogę tego dokonać. Nikt więcej tego nie dokona, bo się taki jeszcze nie urodził. Nie urodził się taki, który zrobi to, co ja zrobiłem. Niestety. Prawda jest taka, jaką mówię, a nie zdajecie sobie sprawy z wielu innych zagrożeń, które są. Więc uważam, że teraz każdy z was niech włoży cegiełkę do wspólnego garnka, żeby później Polska była Polską. Mam nadzieję, że wiele spraw, a w tym miesiącu pewne media w pewnej części świata pokażą to, co mają pokazać i powiedzą. Tam powiem o wielu rzeczach. To zaboli strasznie włodarzy obecnych. Niestety. Z tego zaproszenia nie mogłem nie skorzystać. A przy okazji mam spotkanie z senatorami amerykańskimi w jednym z państw Europy. Państw Europy, bo tylko tutaj się poruszam. Dalej nie latam. Musicie to zrozumieć. Także apeluję do waszej rozwagi, do waszego rozumu. Apeluję do Słowian. Wspomagajcie prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, bo prezydent jest tylko waszym przedstawicielem. Tylko. I nic poza tym więcej. Wy macie to wszystko w swoich rękach. I teraz rozważcie, co zrobić.
wspierać czy nie wspierać. To jest wasza wola, nie moja, tylko wasza. Dlatego apeluję o mądrość. Apeluję również do polskich firm. I nie bez kozery. Będziemy rejestrować firmy polskie zgodnie z konstytucją i z prawem handlowym z 35 roku, z kwietnia, ale i wcześniej. Bo spółki, te, które są w Polsce, to są z drugiej RP, proszę Państwa. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Konto jest podane na pierwszym odcinku. Jest podane strona, gdzie można ściągnąć i dokonać przelewu. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam. Dziękuję. Do widzenia.